Drodzy Państwo, w ostatnim czasie dużo spekulowaliśmy w szachowym świecie na temat tego, czy Magnus Carlsen utrzyma miano najsilniejszego szachisty. A to za sprawą niezwykłego wzrostu rankingowego, którego doświadcza ostatnimi czasy Arjun Eli który był już na rankingu 2808. Ale, no właśnie, dwie rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, Eli w turnieju, który omawialiśmy sobie w tamtym tygodniu, przegrał przedostatnią partię, zremisował w partii ostatniej. I stracił na tym wszystkim ponad 7 punktów, więc już ma ten ranking dalej powyżej 2800. Dalej bardzo wysoki, ale już nie zagraża aż tak bardzo Magnusowi Kalsenowi, i już została przerwana jego tendencja wzrostowa. To była pierwsza rzecz, a drugą rzeczą to było, że Magnus Kalsen przemówił. Co prawda. Nie za pośrednictwem Portalu X, który w tych czasach jest bardzo popularny do przemówień A za pomocą starej, dobrej metody Jaką mistrzowie w danych dziedzinach stosowali już od lat Mianowicie przemówił na szachownicy I w rozgrywanym w Indiach turnieju Tata Steel Chess Blitz and Rapid Wygrał obie sekcje. Sekcja Rapida to był prawdziwy popis Magnusa. Widzieliśmy tutaj Magnusa jak za najlepszych lat, gdzie ogrywał przeciwników strategicznie w grze środkowej, a kiedy nie do końca mu się to udawało, to po prostu dociskał ich w końcówkach i w ten sposób po zremisowaniu dwóch pierwszych partii wygrał sześć kolejnych. Zremisował w partii ostatniej. I zwyciężył w całym turnieju z dominującym rezultatem 7,5 punktów z 9 partii, co zapewniło mu aż 2 punkty przewagi nad drugim zawodnikiem. Naprawdę 2 punkty na dystansie 9 rund zdarza się niezwykle rzadko, a Magnus Carlsen mimo, że nie grał z jakimiś słabymi zawodnikami, a z zawodnikami których możemy uznać za światową czołówkę albo co najmniej szeroką światową czołówkę, no to pokazał dominujący występ Magnus i ten turniej wygrał wygrywając w bezpośrednim pojedynku z Aljunem Eligysem, na pewno ten pojedynek dla obu zawodników wiele znaczył. Natomiast jeżeli chodzi o sekcję Blitza, to Was nie zaskoczę, bo co prawda Magnus stracił ranking, ale i tak wygrał tym razem 1,5 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem. Z przebiegu turnieju było to wszystko dużo bardziej ekscytujące, mogę Wam powiedzieć, bo w przedostatniej rundzie mierzył się z wymienionym Ajunem Erigeizem. Nawet na trzy rundy przed końcem to nie Magnus, tylko właśnie Erigeized prowadził w turnieju i miał pół punktu przewagi nad Magnusem. Natomiast później wydarzyła się dla jego katastrofalna pasa, czyli trzy porażki z rzędu, no i w ten sposób nie zajął miejsca pierwszego, tylko zajął miejsce trzecie. No Magnus Carlsen po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium No i udowodnił, że co jak co, ale w, światowym świe w szachowym świecie jeszcze, jeszcze nie jest powiedziane, że za niedługo nastąpi zmiana na stanowisku najsilniejszego szachisty Bo Magnus jak wygrywał i jak nas do tego przyzwyczaił, tak wygrywał nadal Więc mogłoby się wydawać, że w szachowym świecie nic nowego się nie dzieje Magnus jak wygrywał i jak nas do tego przyzwyczaił tak nadal wygrywa, natomiast nie byłoby to do końca prawdą. Użycie stwierdzają, że się nic nie dzieje, ponieważ dzieje się wiele. Jedną z takich informacji jest to, że Magnus Kassen i Fabiano Caruana, tak jak informowałem Was dwa odcinki temu, będą grali mecz i ktoś by zapytał, co to za nowość, przecież ci zawodnicy już grali między sobą setki partii. Natomiast będą grali mecz w szach 960, w szach freestyle czy w szach freeshera. Jeszcze nie ma jednej nazwy, która by się wybiła, natomiast... Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie o co chodzi. Nie zaczynamy z normalnej, standardowej pozycji, tylko pierwsza pozycja, z której zaczynamy, jest losowana. I ci zawodnicy się zmierzą w szach 960, które ostatnimi czasy zyskują naprawdę dużą popularność w świecie szachowym. O kiedyś były bardzo niszowe, nie rozgrywano praktycznie turniejów, to już widzimy, że w tym roku nie dość, że rozegrano turniej w St. Louis, też rozegrano turniej w Grękę na początku roku. Teraz będzie rozgrywany mecz i został zapowiedziany, że w 2025 roku te turnieje się jeszcze bardziej zintensyfikują, będziemy mieli coś na styl Grand Chess Tour, tylko że właśnie w szachach Fischera. Ja jestem osobiście dosyć ucieszony tą informacją, ponieważ jak wiemy w szach 930 ciężej uczyć się debiutów, a ja nie jestem zwolennikiem nauki szałów na pamięć, więc zobaczymy jak się będzie rozwijała pozycja szachów 960 w świecie szachowym. A zaraz po meczu Fabiano Caruany i Magnusa Carlsena, który jest rozgrywany w Singapurze W tym, że w Singapurze rozpocznie się mecz o Mistrzostwo Świata, gdzie Ding zmierzy się z Gukeszem W tamtym tygodniu donosiłem Wam o wywiadzie, który odbył się z Dingiem Lirenem Dwa miesiące temu, ale dopiero niedawno został opublikowany I tydzień po publikacji tamtego wywiadu został opublikowany wywiad z Gukeszem, z którego Streszczając dowiedzieliśmy się znacząco mniej niż z wywiadu z Lingiem Mógłbym go podsumować, że Gukesz nie chce robić żadnych predykcji Nie wskazał się w roli faworyta, bo uznał, że nie jest to konieczne przed jakimkolwiek turniejem robienie jakichkolwiek predykcji z punktu widzenia zawodnika Bo po prostu możemy nałożyć na siebie zbyt dużą presję Zarówno jak jesteśmy faworytem, ale też jak jesteśmy underdogiem i uznamy, że większych szans nie mamy Wyraził się, że jest bardzo wdzięczny za możliwość zagrania w takim meczu o Mistrzostwo Świata, ale zbyt dużo wewnętrznych informacji nie zdradził, co jest zrozumiałe. Ten wywiad też nie odbył się 5 dni temu, a tak jak już mówiłem, odbył się 2 miesiące temu i już za nieco ponad tydzień ci panowie wykonają pierwsze posunięcia na szachownicy, no i wtedy zobaczymy, kto z nich lepiej odrobił pracę domową. Po Mistrzostwach Świata przenieśmy się do Mistrzostw Europy, o których mówiłem już dwa odcinki temu. Odcinek temu powiem w tym i zapewne jeszcze w następnym odcinku, ponieważ jest to turniej bardzo długi, który trwa okrągłe dwa tygodnie. Teraz jesteśmy już po półmetku tego, tych rozgrywek. Mamy 8 rund z 11 rozegranych. Trzy ostatnie decydujące rundy się odbędą. No i już możemy wyszczególnić pewnych zawodników, którzy radzą sobie lepiej, radzą sobie gorzej. Oczywiście, całej tabeli nie będziemy omawiać, bo jest tutaj arcymistrzów. Bardzo dużo nas interesują wyniki zawodników z Polski. Jak widzimy, najlepiej radzi sobie Szymon Gumularz, który jest na dobrej drodze, żeby osiągnąć ranking 2600. Już nie tylko na żywo, jak to, miał, jak to miało kiedyś miejsce w przypadku tego zawodnika, ale też na liście rankingowym. Zyskuje 13 punktów rankingowych i jest jak na, jak na najlepszej drodze, żeby znaleźć się w czołowych 20 czy 23 pozycjach, które zapewnią awans do Pucharu Świata. Mateusz Bartel też jest całkiem optymistycznie zapewne nastawiony przed ostatnimi rundami, bo na pewno szans na awans do Pucharu Świata nie zaprzepaścił i to wszystko stoi przed nim otworem. Też całkiem nieźle radzi sobie Soćko Bartosz i Pioron Kasper, który mimo pewnej wpadki teraz odbił się od dna można by powiedzieć i ma tych punktów 5,5 w dalszym ciągu ci zawodnicy walczą o Puchar Świata, oczywiście teoretyczne szanse na Puchar Świata mają też inni nasi reprezentanci ale będzie to zadanie już bardzo ciężkie, nie dość, że będą musieli grać z dosyć silnymi arcymistrzami to praktycznie wszystkie partie z tymi arcymistrzami będą musieli wygrywać, ale nie tylko o Puchar Świata się toczy tutaj walka, ponieważ na przykład w przypadku Jakuba Kosakowskiego walka toczy się o nie tyle normę na arcymistrza, co tytuł arcymistrza, bo już ten zawodnik posiada dwie normy na najwyższy tytuł szachowy i przekroczył ranking 2500 o całkiem znaczną liczbę punktów. I jeżeli wygra w dzisiejszej rundzie, to tytuł arcymistrza zdobędzie, nawet w przypadku remisu ma szansę jeszcze ponieważ zamiast 9 rund jest 11 rund, ma szansę jeszcze ten tytuł arcymistrza zdobyć, więc trzymamy dzisiaj za Jakuba kciuki. Tutaj są zawodnicy z Polski, jeszcze a propos wyników, no to widzimy, że samodzielnie prowadzi Aleksander Indzić, który jednocześnie wszedł do czołowych 100 szachistów na świecie, 18 punktów aż zyskuje i jest w pierwszej setce. I ktoś by powiedział, dlaczego o tym mówię, a to dlatego, że z tej pierwszej setki Wypadł najmłodszy zawodnik, który się znalazł na tej liście rankingowej w pierwszej setce. Jakbyśmy sobie posortowali po wieku, mamy tutaj 18-latków, całkiem sporo, ale był jeden 15-latek, był zawodnik z Turcji, który właśnie w wieku 15 lat miał ranking 2640 parę, przekraczał próg, który pozwala mu wejść do pierwszej setki. Natomiast dlatego o tym mówię, że nasz zawodnik Jakub Kosakowski. Tego zawodnika z tej pierwszej setki wyrzucił, co jest zawsze moim uczuciem wygrać z tak silnym zawodnikiem. No i trzymamy kciuki za Jakuba i gratulujemy mu tego osiągnięcia, jakim jest wygrana z zawodnikiem z czołowej setki. Jeżeli chodzi o innych Polaków, to niektórzy radzą sobie lepiej, niektórzy radzą sobie gorzej. Natomiast jest taki jeden zawodnik, do którego jeszcze chciałbym przejść, bo notuje on najwyższe zyski rankingowe ze wszystkich uczestników i możliwe, że dużo jeszcze o nim usłyszymy, bo jest to zawodnik z roku 2013, a więc ma 11 lat, ma już ranking 2100 prawie, FIDE, no i zyskuje dodatkowe 100 oczek, co wróży na pewno bardzo dobrze na przyszłość. No, i wszystkich wyników, tak jak mówiłem, omawiać nie będziemy. Trzymamy kciuki za trzy ostatnie rundy i miejmy nadzieję, że co najmniej czterech reprezentantów Polski znajdzie się w pucharze świata, a może nawet i więcej. A jeszcze na chwilę, wracając z Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata, to jak wiemy, zakończyły się Mistrzostwa Świata juniorów do lat 14, 16 i 18. I co za tym idzie, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata do lat 8, 10 i 12, które. Ma ją też 11 rund, więc całkiem długi turniej. Dopiero dwie rundy zostały rozegrane, więc ciężko jakiekolwiek konkluzje. Ale zachęcam do śledzenia i do kibicowania naszym reprezentantom. Największe szanse na medal są w grupie lat 12 wśród chłopców, gdzie pierwszy numer ma Wiktor Golis, który ma dosyć wysoki ranking jak na swój wiek i jest na pewno jedną z największych szachowych nadziei. Rozwijaną pod okiem bardzo dobrych polskich trenerów. Też mamy Antoniego Radziemskiego, który też ma całkiem ranking wysoki, więc kibicujemy naszym reprezentantom, żeby zdobyli co najmniej jedno, a może nawet dwa medale. I jeszcze w grupie dziewcząt do lat 12 mamy zawodniczkę, która aktualnie ma drugi numer startowy, więc kibicujemy naszym zawodnikom, żeby przywieźli tych medali całkiem sporo. Tak jak w Mistrzostwach Świata do lat 16, 18 i 14. Z innych informacji o polskich reprezentantach, odbył się turniej niepodległości, który jest rozgrywany co roku w Warszawie. Jest bardzo silnym turniejem szachów szybkich. Zwyciężył w nim Michał Krasenkow, więc pan Michał Krasenkow pokazuje, że mimo swojego wieku, dalej nawet w szachach szybkich jest w stanie ukąsić i wygrał turniej, mając 8 punktów w 9 partii. więc gratulujemy bardzo dobry wynik tego zawodnika. Jeżeli chodzi o bardziej światowe szachy, a nie tylko nasze polskie podwórko, to Paweł Teslaw uczestniczył w kołówce arcymistrzowskiej w Nowym Jorku. Co prawda nie miał szans na zdobycie normy, bo już tytuł arcymistrza ma, więc nie potrzebne mu są normy, ale uczestniczył w tym turnieju i ten turniej z tego co pamiętam, wygrał. Może nie wygrał, był na miejscu drugim, ale miał tyle samo punktów co pierwszy zawodnik. I Niestety żadnych zysków rankingowych nie zanotował, stracił jedno oczko, ale całkiem solidny występ naszego zawodnika w turnieju, gdzie uczestniczył też Gotham Chess, Zajął miejsce dziesiąte. Bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ Gotham Chess rozegrał tylko cztery partie, natomiast myślę, że wynikało to, chciał zagrać, ale miał jakieś inne zobowiązania na. Dni, które, w których rozgrywane były rundy od 1 do 5 i po prostu dołączył na ostatnie cztery partie, więc nietypowa sytuacja, ale, ale się zdarzyła. No i oczywiście, normy mistrza go tamczas nie zrobił, ponieważ z czterech partii jeszcze nikt w historii normy na Arcymistrza nie zrobił. A jak już mówimy o światowych turniejach To przenieśmy się z Nowego Jorku na turniej Jeszcze bardziej światowy Bo to Tuesday, rozgrywany z każdego miejsca Praktycznie na świecie I podsumujmy sobie wyniki Polaków w tym turnieju Jeżeli chodzi o wcześniejszy turniej To Jan Krzysztof Duda Nie wiem już który raz Mówię w tych wiadomościach, że zajął trzecie miejsce Ale to fakty, zajął trzecie miejsce I też w tym turnieju Coś nie może się przemóc No ale samo zajmowanie regularnie trzeciego miejsca Jest czymś co pewnie każdy szachista na świecie poza Magnusem Krasenem i Hikaru wzięliby w ciemno Hikaru zwyciężył, a propos Hikaru drugi był Alireza, wszyscy po 10 punktów niestety dla Jana Krzysztofa Dudy tym razem wartościowość nie była po jego drodze po jego stronie i przegrał dosłownie jednym punktem wspomnianej wartościowości tak więc to był najlepszy Polak na drugim miejscu wśród Polaków znalazł się Zbigniew Pakleza zdobywając 8 punktów z 11 partii zaliczając całkiem solidny wynik no i na trzecim miejscu znalazł się autor tych słów, który mam nadzieję przyzwyczaja was powoli do tego, że w tej czołowej trójce się znajduje i że będę regularnie to utrzymywał. Turniej moim zdaniem dosyć przeciętny, ale cieszy mnie, że mimo przeciętnego turnieju już takie rezultaty osiągam. Natomiast w turnieju późniejszym, w turnieju wieczornym, pierwsze miejsce wśród Polaków padło upem nie Jana Krzysztofa Dudy, który w tym turnieju uczestniczył, a Padło upem Miłosza Szpara, który rozegrał naprawdę fantastyczny turniej. Wygrał z Raunakiem, Sadwaniem, Wygrał z Benjaminem Bokiem i zaliczył bardzo solidny występ. 8 punktów z 11 partii. Wiadomo, była pewnie jeszcze ochota na więcej, ale miejsce 11 na Atlanty Tuesday jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Drugie miejsce wśród Polaków zajął Paweł Czarnota, który zdobył 8 punktów z 11 partii. A trzecie miejsce wśród Polaków zajął Jan Krzysztof Duda, więc stated Tuesday pod znakiem trzeciego miejsca na Krzysztofa Dudy w turnieju wcześniejszym, ogólnej klasyfikacji, a w turnieju późniejszym wśród Polaków. No i na koniec przejdźmy sobie do standardowego wyznaczenia zawodnika tygodnia, którym został bez wątpienia Magnus Carlsen, który w dominującym stylu zwyciężył oba turnieje rozgrywane w Indiach. Natomiast niespodzianką tygodnia i jednocześnie partią tygodnia była partia między Magnusem Carlsenem a Junem Erigaisenem. No Magnus Carlsen na 27 rozegranych partii w ciągu ostatnich paru dni przegrał tylko jedną, no i przegrał ją w dosyć spektakularnym stylu jego przeciwnik miał 98,4 dokładności, no i w 20. ruchu grając kolorem białym Magnus musiał zrezygnować. Takie coś widzimy bardzo rzadko w świecie szachowym, więc zobaczmy sobie tę partię. Nastąpiła obrona scyliska, wariant z E6 i wariant z C4, który jest dosyć rzadko grywany. Natomiast czasami jest spotykany. Skoczek C6, D4, wybicie, wybicie. Skoczek f6, skoczek c3. Problemem tego wariantu białymi w porównaniu do standardowych struktur z Maroczego, gdzie pionek stałby na g6 w tej pozycji albo na d6, a ten pionek na e7, jest to, że właśnie goniec jest otwarty i może wyjść sobie standardowo na pole b4, natomiast Eric Gaisi miał w głowie coś innego i zagrał posunięcie goniec c5, z którym szczerze powiedziawszy ja się nie spotkałem. Ale Eri zapewne się spotkał, bo po zagraniu tego posunięcia miał ponad 3 minuty na zegarze z wyjściowych 3 minut i 2 sekund Skoczek C2 nastąpiło, Hetman B6, nacisk na punkt F2 Magnus zagrał trochę niezręcznie w gry wyglądający ruch Hetman D2, ale był to zapewne element przygotowania, bo miał powyżej 3 minut Ale po skoczek G4 to mnie trochę zadziwiło, bo idziemy na taką pozycję białymi, gdzie... Wydaje się, jakbyśmy przegrywali po prostu na punkcie F2 albo musieli cofnąć skoczka i mierzyć się z potężnym naciskiem ze strony przeciwnika, aż roszada F5 i ten punkt F2 może niechybnie paść. Na no a Magnus kassen zużył w tym momencie ponad 30 sekund, co Byłoby indykacją swego rodzaju, że nie miał tego wariantu przygotowanego, no i wpadły jakieś notatki Arjuna, który dalej grał błyskawicznie skoczek f2, skoczek a4 wtrącone, posunięcie, które jeszcze na chwilę białe ratuje, bo po wieża g1 można tym skoczkiem odejść na d3, można odejść na e4, a to wszystko za sprawą motywu rentgena na wieży z g1. Więc nastąpiło Hetman C7, skoczek C5, skoczek H1 i Magnus poświęcił jakość. Komputer pokazuje, że jest to pozycja całkiem dobra dla Magnusa, ale no właśnie, Geis jest doskonale przygotowany. Magnusowi tego przygotowania nieco zabrakło i zagrał posunięcie Hetman F4. Nie wiem, czy przeoczył posunięcie Hetman A5, ale podejrzewam, że tak. No i tym sposobem Magnus Carson pokazał, że nawet zawodnicy tego kalibru nie są. Nieuchronni nie są nie do złapania, jeżeli mają niebronioną figurę w swojej pozycji i o nią należycie nie zadbają. Oczywiście bardzo rzadko zdarzają się podstawki tego typu, bo ci zawodnicy znają sobie sprawę, że jest coś takiego jak niebrojona figura i skrzętnie unikają tego motywu. Natomiast Magnus Casem miał chwilę słabości albo czegoś tutaj ewidentnie nie doliczył i pochała Hetman A5, zagrał jeszcze B4, także żeby obronić skoczka, no ale mamy skoczek, bije B4. No i Król D1 myślę, że. Nie było to w jego planach, żeby pójść na taką sekwencję posunięć Arjun wrócił skoczkiem, zbił skoczka No i mistrz świata został ograny jakby był to speedrun Dawida Czerwa do, od, do rankingu 1100 Na rankingu jakimś 900 taka partia mogłaby wystąpić Natomiast jak widzimy zdarza się czasami najlepszym I mimo, że Magnus Carlsen rozgrywał świetne zawody No to Arjun Erigasi w tej partii po prostu okazał się lepszy Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, które zostawicie po tym materiałem, a warto zostawić, bo jeżeli będzie ich dużo, to takie materiały będą się pojawiały regularnie. Myślę, czy nie ograniczyć częstotliwości serii z co tydzień na co dwa tygodnie, więc dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. No i szykujemy się na przyszłe wydarzenia, w tym mecz Dinga Irena z Gukeszem który niechybnie będziemy na tym kanale śledzić, ale też będę go komentował na innych kanałach, zapewne domyślacie się jakich. Więc ja Wam dziękuję już za dzisiaj, no i do usłyszenia w przyszłości.